jesteśmy zaproszeni do znajomych. Sobie płaszczyk. Pies. Śmieszny piesek. Taki cwany ty. Ale to wszystko jest piękne. Jakie wielkie. Wow. Kozackie, patrzcie. Siemano mordki, witam serdecznie moi drodzy. Dzisiaj jest tak ważny dzień, że tak ważnego dnia to dawno nie było. Wstałem z takim humorem całkiem okej i po chwili, słuchajcie, podczas śniadania dostałem wizę do Kambodży. Ale co dalej? To słuchajcie, że dostałem wizę do Kambodży nie mówi mi na dobrą sprawę nic. Mam lot, mam wizę, ale nie mam testu. Jeśli nie mam testu, nie mogę kupić specjalnego ubezpieczenia, które na chwilę obecną jest wymagane w Kambodży. To nie jest tak, że kupicie sobie dowolne ubezpieczenie w Polsce i można lecieć. Nie. Trzeba kupić specjalne, które obowiązuje tylko i wyłącznie w Kambodży za $90 na 20 dni. To jest mój widoczek na Hawirkę. W sensie źle. Z Hawirki na dzielnicę. Na Kuala Lumpur. Ale jest jeszcze jedna ważna rzecz. Jeśli zrobię test tutaj i by wyszedł mi jakimś cudem pozytywny, no to ląduję w Tajlandii na 2 tygodnie kwarantanny za 1000 euro. Ale skończyła mi się już wiza. W sumie za 2 dni mi się skończy wiza ta tajska. Czyli musiałbym płacić za wizę. I musiałbym płacić za kwarantannę. I musiałbym płacić za opiekę lekarską. I to wychodzi kupa pieniędzy. Więc zaraz będę siadał, robił taki zwykły wariat z nosa i zobaczymy, co on mi powie. Pszone gór. To jest kurwa najgorsze przecież jakie miałem w pieprzonym życiu, ty. Tak to gówna nie lubię. Gówno. Dobra. Nagrywasz? No. No i dobra, lecimy wariaty z tym. Wyszliśmy na zewnątrz i kupimy taksówkę. Pomału jedziemy, dobra, ogólnie patent, żeby pokazywać często kierowcom, jak mają jechać, jeżeli chodzi o korki. Oni bardzo dobrze znają miasto, ale Google wam pokazuje w danym momencie, gdzie jest korek i jak coś się zesra, to gdzie macie skręcić, więc to jest dobra sprawa, żebyście sobie zobaczcie. Cyk. Odpalili i my zaraz będziemy, to jest chyba najtańsza opcja zrobienia wariata tutaj w Bangkoku. Docieramy do szpitala, nazywa się Hospital for Tropical Diseases, ale słuchajcie, nie jestem pewien, czy to jest dokładnie tutaj. Pojawiałem się wcześniej, najtańszy chyba jaki jest test tutaj za 2500 batów, niektóre firmy nawet 4-5 tysięcy sobie życzą. Umawiałem się wcześniej tego samego dnia, po sobie 2 godziny wcześniej przez telefon. Tak więc warto, podobno nie wiem jak jest z tymi właśnie takim, wiecie, przyjściem sobie z marszu. Gdzieś tutaj. Jesteśmy na miejscu, Thai Travel Clinic, słuchajcie. Najtańszy chyba test na wariata w Bangkoku. Tu jest ogólnie szpital chorób tropikalnych, pokażę wam tak na szybko. Jak wyglądają najzwyklejsze szpitale tutaj w Tajlandii, są naprawdę na dobrym poziomie, jeżeli chodzi o sprzęt, o obsługę, o wszystko tutaj jest z reguły nowe. A ja czekam na swoją kolejkę, tak więc taki tylko minutowy spacer dla was i wracam czekać. Mister Piotr poszedł teraz na swoją kolej. Excuse me.
Śmieszny piesek. Taki cwany ty. Ej, ten robot, słuchajcie, przewozi jakieś rzeczy. Od lekarza do lekarza, ty. Ale jaja. Trzeci świat w tej Tajlandii. Jestem, słuchajcie, w takim namiocie. Zamknęli mnie. Yeah, so I have to open it? No, if you do the test. Oh, no, okay. No. Słuchajcie, nie wolno nagrywać, jak się robi testy, więc ja to jestem w takim namiocie. Zamknęli mnie tutaj, pan ma tutaj rękawiczki, mu tylko wystają trzy pary rękawiczek, tak więc robimy szybko i zawijamy stąd. Powiem wam, że niefajnie zrobiony test. Głęboko mi zasadził w ten nos. I w gardło, i w nos, tak więc dużo czekania, sporo dokumentów, a grubo ponad godzina czekania, żeby to wszystko załatwić, no ale już jest z głowy, teraz trzeba by czekać na wynik jutro, ale nie można go odebrać mailem, w sensie wynik odbiera się mailowo normalnie, ale później oni wystawiają jeszcze jakiś tam specjalny certyfikat do podróży. Powiem wam, zachodu jest tak dużo, że aż szkoda gadać. A tutaj zaraz obok szpitala macie pomnik zwycięstwa w Bangkoku, dość ważny, postawiony w 1942 roku. A my idziemy w poszukiwaniu jedzenia, bo jest to rzecz najważniejsza. Szedłem sobie przez jakiś targ i zobaczę, jaką kupiłem kozacką koszulę za dwie dyszki. Fajne motywy azjatyckie, tak więc biorę. Pewnym przypadkiem trafiliśmy na jakiś taki market, gdzie można nabyć koszulę, ciuszki oraz jedzenie. Ja sobie zrobię zakupy, miałem kupić sobie nowe ciuchy w centrum handlowym, ale stwierdzam, że to jest lepszy wybór, bo te w centrach handlowych to wszyscy turyści mają takie same. A to sobie przynajmniej kupię coś, czego chyba nikt nie będzie miał raczej z turystów. Masz mam złota na kurczaka. Taki kurczak jak KFC, ale w wersji jeszcze azjatyckiej, więc sobie tu będziemy świrować jeszcze jakieś inne rzeczy. Zastanawia mnie fakt, czy coś takiego w Polsce byłoby legalne. To jest pewnie jakiś koreański piosenkarz. Nie mam pojęcia, co to jest. Ale tak wiecie, milion jego zdjęć i jego podobizna. Chyba że jest to oficjalna jakaś sieciówka, ale nie wydaje mi się. Jesteśmy jedynymi farangami na przystanku autobusowym tutaj, a czekamy od 20 minut na autobus, który miał przyjechać 20 minut temu. Ma jechać niby co 5 minut. Niestety nic nie ma, ale czekamy cierpliwie. Miejmy nadzieję, że uda się. Chciałbym wam pokazać, jak funkcjonują te autobusy, bo jeżdżą dość spoko. Nie tylko komunikacja typu SkyTrain działa dobrze w Bangkoku, autobusy jeżdżą również, wiadomo, stoją w korkach częściej jak SkyTrain, ale są bardzo tanie, bo z tego co mi się wydaje, na niektórych trasach kosztują nawet 8 batów. No i za te 30 minut czekania autobus, ten, który mieliśmy jechać, nie przyjechał. Widzieliśmy taksówka, zobaczcie to gościu, jaki wariat strzały ma. Tak więc taksówka wzięta i przyjechaliśmy do kompleksu Lohan Prasat, żeby pokazać wam troszkę tajskich świątyń, ponieważ mało pokazywałem cokolwiek w Tajlandii. Pokazałem wam siedzącego złotego Buddę, pokazałem wam jedną świątynię w Chiang Mai, ale w Bangkoku jakoś tak wiele ich nie pokazałem, ponieważ ciągle było, a mogę wam przecież pokazać jutro. No i jesteśmy na terenie Lohan Prasat. Lohan Prasat, czyli buddyjska świątynia Wat, inaczej zwana Żelaznym Zamkiem. Ogromny kompleks budynków, gdzie naprawdę każdy z nich robi wrażenie. Za każdym razem, kiedy się przyjeżdża do Tajlandii, to warto już na chwilę wejść, zobaczyć, co słychać u mnichów.
Ciekawostka, tutaj jest zdjęcie świątyni z 2389 roku. I teraz można pomyśleć, jak to jest możliwe. Aktualnie, słuchajcie, mamy rok 2569 tutaj w Tajlandii według ichniego kalendarza. Tak więc są jakieś 500 lat przed nami. Wyszliśmy do środka, aby podziwiać, jak wygląda świątynia wewnątrz. Już jest bardzo dużo tutaj mnichów na zewnątrz, ale wejdziemy jeszcze tutaj na sam szczyt świątyni, bo stamtąd widok jest naprawdę wyjątkowy. No i docieramy na punkt widokowy świątyni, kompleksu w sumie Lhotep Prasad, z możliwością przejścia się 360 stopni w koło całego budynku, żeby podziwiać miasto. Tak mniej więcej wam pokażę, gdzie co się znajduje, jeśli pójdziecie sobie bardziej w tę stronę i odbijecie w prawo, to będziecie mieli Koh San Road. Z wizytą, moi drodzy, u mnichów dzisiaj. No a przy świątyni możliwość kupienia różnych figurek. Tutaj ta głowa oznacza siłę. Naprawdę są ładne. To jest, aby sobie założyć na głowę. Dodatkowo mnisi, Budda, nawet z wersji żeńskiej. Kurczę, no normalnie jak z bajki. Ale to wszystko jest piękne. Jakie wielkie. Wow. Kozackie, patrzcie. Tutaj akurat trafiliśmy, jak pan przyzdabia. Kupa roboty, żeby zrobić takie rzeczy. To wszystko jest wykończone ręcznie. W sumie to cała droga, która prowadzi do tego kompleksu świątyń, jest w ten sposób, można powiedzieć, trzeba być udekorowana, ale są sklepy, gdzie można nabyć artefakty związane właśnie z buddyzmem i nie tylko. U nas takich rzeczy raczej się nie spotka, więc to jest według mnie, pomimo iż widuję takie rzeczy codziennie, to i tak to mnie zaskakuje, bo myślę, że skoro dla mnie to jest ciekawe, to dla wielu z was również może nie być czymś, co można spotkać codziennie, tym bardziej u nas w Polsce. No i dochodzimy w sumie do jednego z najważniejszych punktów w tym mieście, który podczas tej podróży odwiedzam jako pierwszy raz. The Grand Palace, czyli słuchajcie, kompleks Pałacu Królewskiego. Niestety o tej godzinie już nieczynny, ale można go normalnie odwiedzać jako muzeum. Wydaje mi się, iż kosztuje 500 batów za wejście, czyli około 60 zł. Znajduje się tam, po drugiej stronie ulicy, zatem idziemy. Wybudowany został w 1782 roku, ale tutaj nie przebywa rodzina królewska, król tutaj również nie przesiaduje. Podobno z tego, co gdzieś tam ludzie opowiadają, król, który jest aktualnie tutaj na tronie w Tajlandii, przesiaduje w Monako i w Niemczech. Czasami podobno przyjeżdża tutaj właśnie do Tajlandii.
ale czy tutaj zasiada? Wątpliwe. Ale wszystko pięknie zadbane w koło. Zobaczcie, policja, strażnicy z bronią, ładnie przystrzyżony trawnik. A my przejdziemy się jeszcze do jednego ciekawego parku, który znajduje się dosłownie parę minut stąd na piechotę. Chciałem zabrać Krzyśka dzisiaj właśnie w to miejsce, ponieważ on jak był w Bangkoku, mówił, że nigdy jeszcze nie przechadzał się tutaj przy Pałacu Króla. Jak się podoba? Na pewno wrócę tutaj, żeby zobaczyć jak to wygląda w środku. Warto przyjść wcześniej, no bo my trochę się spóźniliśmy. Ale to jest jeszcze ciekawy tutaj park, który chciałem wam pokazać. Pokazywałem wam kiedyś, jak jeszcze miałem mały kanał. Robiłem tutaj trening, ponieważ mieszkałem jakieś 15 minut na piechotę z tego miejsca. I tutaj można spotkać warany. Za każdym razem wam mówiłem w filmach, że w Bangkoku można spotkać w niektórych miejscach przy rzekach warany. I to jest jedyny taki park, który ja znam, gdzie z reguły za każdym razem te warany po prostu były przy wodzie. Jak więc przejdziemy się, oby były, no bo za każdym razem, wiecie, obiecuję, że wam pokażę, a nie udaje się. Park bardzo zadbany. Dużo ludzi uprawia sporty. Czysto. Sporo wiewiórek. I jeszcze przejdziemy się w miejsce, gdzie tutaj kiedyś była siłownia. Miejmy nadzieję, że nie została zlikwidowana, ale już widzę, że dalej jest na swoim miejscu. No i docieramy na moją starą siłkę. Zobaczcie, to jest prawdziwa taka siłownia dla tych, którzy faktycznie chcą robić trening. Przychodziłem tutaj w roku 2018 i 2019 dość regularnie, jak byłem za każdym razem w Bangkoku i mieszkałem w okolicy. Zobaczcie, to jest sprzęt. A nie jakieś tam siłownia z klimatyzacją i ludzie nie chodzą, bo mówią, że mało bieżni jest na przykład. O, jest prawdziwy old school, patrzcie na to. Krzychu, stary bokser, dawaj. O ty. Przecież tam podobno boksował. Kapeczka to chuja. Blondynek. Już miałem powiedzieć, że jest mi przykro, ale właśnie trafiliśmy na warana, który sobie tutaj płynie. Już myślałem, że nie zobaczymy. Śmieszny piesek. Ten jest wielki na maksa. Patrzcie na tego wariata, ty. Ło. Sroguję tu do karmili ostatnio. Jedyne, macie całą rozpiskę, co jest gdzie. Tu jest, macie Wat Po, tutaj jest Pałac Królewski. Tu jest park, w którym się znajdujemy, nazywa się Saranrom Park. Tutaj są te warany. To jest kolejny Wat, czyli kolejna świątynia. I tak to wygląda. A tu zarzekam Wat Arun. Wat Arun również popularna miejscóweczka i dużo osób wybiera się mniej więcej tutaj w ten rejon na zachód słońca, bo ta świątynia Wat Arun na zachodzie wygląda ok. Dzisiaj tego nie zdążymy pokazać, ale postaram się w którymś jeszcze odcinku wam pokazać. I ciekawostka, jak są korki w Bangkoku, idziecie na rzekę i pływacie rzeką. No i Kaosan, słuchajcie, z drugiej strony. Puściutki. Właśnie spotkałem ludzi, których gościu próbował przerobić na tak zwanego tuktuka za 20 batów. Już siadali, powiedziałem im, żeby nie wchodzili. I powiedzieli mi, że właśnie gość, kto woził tuktukiem, zaraz zrobił im jeszcze jedną objazdówkę i powiedział to samo, co ja wam kiedyś mówiłem na jednym z filmów, że opowiadają wam bajki, że zawiezie was za 20 batów, bo dzisiaj święto króla, święto królowej, będą was wozić za jakieś tam śmieszne pieniądze po całym mieście. I faktycznie to robią, ale z reguły
większość ludzi łapie się na kupowanie rzeczy, które są według nas tanie, a naprawdę są kilkukrotnie droższe jak normalnie, tak więc nie dawajcie się, moi drodzy, przerabiać. Bądźcie ostrożni, naprawdę. Kiedyś ta ulica, nieważne o której godzinie, była pełna ludzi. Tutaj postawionych było mnóstwo straganów. Można było kupić jedzenie, można było kupić jakieś gadżety, zawsze okulary, figurki. Na dobrą sprawę, wszystko. Teraz jest przykry widok, bo tutaj nigdzie nie ma ludzi. Wszystko jest pustiutkie. Hotele, które przy Kosanie były pełne, niektóre z nich chyba są nawet teraz pozamykane, ponieważ nawet logówki, szyldy nie świecą. Dziwnie jest oglądać Bangkok, można powiedzieć, na nowo. Bo nawet w miesiącach nieturystycznych i tak tych ludzi było spoko. Tutaj taksówek, tuk-tuków, jeden na drugim. Teraz niestety takie czasy, moi drodzy. Chyba trzeba będzie się do tego przyzwyczaić. Jesteśmy zaproszeni do znajomych. Weźmy sobie plastik. Moi drodzy, wyszedłem sobie ze znajomymi na soczek. Oni nas sobie piwkowali, ja sobie wypiłem soczek. Spotkaliśmy się, że spotkałem dobrych ludzi ze Szczecina po drodze, tak więc pozdrawiam serdecznie. I taki dzionek, spokojny, słuchajcie, już końcóweczka Tajlandii. Wiem, że niektórym może już tam gdzieś pomału ta Tajlandia się nudzić, ten miesiąc minął szybko. Ja nie planowałem tyle spędzać czasu w Tajlandii, ale ogólnie jestem zadowolony, że dostałem wizę, że dzisiaj udało zrobić się test, że wszystko idzie na razie, słuchajcie, zgodnie z moim planem. Miejmy tylko nadzieję, że wynik będzie jutro taki, jaki być powinien, ale to już będzie w kolejnym odcinku. Co jeszcze? No smutno trochę, że ten Kosan nie żyje tak, jak kiedyś żyło, tak jak być powinno, ale to się, miejmy nadzieję, kiedyś jeszcze zmieni, moi drodzy. Trzymajcie kciuki, widzimy się w kolejnym odcinku, pozdrawiam serdecznie, do zobaczyska, elo!